Cześć, ja jestem Piotr Montgomery i już weszliśmy cały Stanborough. No miasto, jak każde miasto w Anglii nad morzem. Jestem koło Freddiego Gilroya, czyli takiego jednego gościa tutaj był. Gościu jest po prostu ogromny tutaj, ten jego pomnik jest, no tak wygląda, o. Nie wiem, to się trochę cofnę, żeby go nakręcić bardziej. To wygląda. No tak wygląda. Zwiedziłem cały zamek. No i naprawdę, do Krakowa to daleko. Temu zamkowi do Krakowa. Naprawdę. Zwiedziłem też całe miasto, obleciałem naprawdę wzdłuż i wszerz. Znam całe miasto, każdą uliczkę nawet. No, jeszcze nagrałem filmik z innym tym rodzimą takiej krówki. No, też będzie na kanale. Więc tak, zwiedziłem zamek, zwiedziłem wszystkie te zabytkowe budynki. Jeszcze tam małe atrakcje były, a na to już nie szedłem, bo moim zdaniem ja to uznałem, że jak nie ma kolejki górskiej ani koła fortuny, to po prostu wesołe miasteczko jest jak dla mnie do dupy. No więc tak tyle bym powiedział. No, loda sobie zjadłem, no i no dobra, no chyba tyle bym powiedział. No tu jest ten pomnik jeszcze, ja go wcześniej chciałem nagrać, tylko że po prostu wcześniej było tutaj bardzo dużo ludzi. O, zobaczmy tutaj, tu jest o nim. Możesz sobie zatrzymać, o. Możesz sobie zatrzymać i przeczytać. Albo w Wikipedii też o nim poczytać. No ja to trochę, co nieco rozumiem na przykład, że no... Tego nie rozumiem, co tu pisze. Freddie Gilroy żył od 1921 do 2008. To ile to było? To 87 lat. No dość długo. Tak wyglądał. I z tego co rozumiem, żołnierz marynarki brytyjskiej. Dobra, bym kończył. Tu już przyszli sobie ludzie. Więc to tyle. Jeszcze nam może pójdę, żeby zakończyć sobie ten fajny filmik. No, kto chce sobie pojechać naprawdę? Miasto, zwykłe miasto w Anglii po prostu, no jak każde inne, no. Framborough jest lepsze, bym bardziej polecał Framborough, czyli tam skąd posłałem film pod tytułem Bycza Przepaść. No to naprawdę jest, mi się bardziej podobało tam, ale wiadomo co kto lubi. Dzisiaj pozdrawiam Halaka, Deda87, Skill4 LTU i New Multi Show. No to teraz wszystko. Ja się z wami wszystkimi żegnam. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, rąbnijcie dzwona. Trzymajcie się. Cześć!